Rysy twarzy to nasz charakter, ale i znak rozpoznawczy. Czy wiedziałaś o tym, że rysy twarzy mogą się zmienić w pewnym momencie życia? Bo tak właśnie jest. Kobieta 50+ też dobrze o tym wie. Bo zmiany gospodarki hormonalnej, zaburzenia hormonalne, które właśnie w tym wieku czyhają na kobiety, są odpowiedzialne za zmianę nie tylko rysów twarzy, ale również za to, że zmienia się kondycja skóry. Ona przejawia się w taki sposób, że skóra staje się dużo bardziej przesuszona, dużo wolniej się regeneruje. Pojawiają się takie zmiany, których wcześniej nie obserwowałaś, jak opadające policzki, jak worki pod oczami, nawet jeżeli wcześniej nie było to Twoim problemem. Pojawiają się zmiany pigmentacyjne, przebarwienia, ale też rozszerzone pory. Skóra robi się szara, matowa, może wyglądać na bardziej zmęczoną, na taką, która potrzebuje pomocy, ale jest bardzo często przesuszona, ona potrzebuje pewnego rodzaju ukojenia. Jak spowodować, żeby pomóc tej skórze w tym trudnym dla niej okresie, w takim przełomowym okresie, co zrobić, żeby poprawić jej kondycję? Myślę sobie, że dobrym rozwiązaniem będzie odpowiednia pielęgnacja, ochrona tej skóry, ale też regularność, bo taka pielęgnacja nawet świetnymi kosmetykami, które są dobrze dopasowane do potrzeb Twojej skóry, ale jeżeli to będzie takie bardziej z przypadku, to tutaj nic nie zadziała, więc regularność jest podstawą. Skóra będzie w dużo lepszej kondycji. Jakich składników Twoja skóra w wieku 50+ potrzebuje? Jeżeli jesteś kobietą, która jest 20, 30, 40+, to odsłuchaj sobie nagrania, które w tym tygodniu się odbyły, ponieważ to jest cykl szkoleń dotyczących pielęgnacji pokoleniowej, czyli kobiet w poszczególnych etapach swojego życia, jakimi kosmetykami, jakimi składnikami działać na skórę w odpowiednim momencie życia, tak, aby skóra wyglądała lepiej, żeby wyglądała korzystniej. Dzień dobry, moje drogie. Ja nazywam się Małgorzata Neubauer i takim bardzo długim tytułem wstępu witam Was na kolejnym odcinku pielęgnacji pokoleniowej. Jestem doradcą do spraw pielęgnacji, ale też wizażu. Zajmuję się ustalaniem indywidualnym planów pielęgnacyjnych dla kobiet, ale też dla mężczyzn. Dla kobiet dodatkowo też sprawami wizażu. Jeżeli nie potrafisz dobrać sobie kosmetyków, albo chciałabyś wiedzieć coś więcej na temat pielęgnacji swojej właśnie cery, być może problematycznej, napisz do mnie wiadomość prywatną, a z pewnością będę w stanie Ci pomóc. No więc kobieta 50+. Jakich składników powinnaś szukać w kosmetykach dla siebie? Myślę sobie, że tych składników może być bardzo dużo, ale ja wyciągnęłam na wierzch 6. 6 takich, które myślę sobie, że są kluczowe. Po pierwsze, peptydy. Czy wiedziałaś, że peptydy to jest nieinwazyjny botoks? Botoks dla Twojej skóry, taki botoks bez strzykawki. Przede wszystkim pobudzają do pracy kolagen i elastynę, które są białkami podporowymi Twojej skóry. Białka podporowe, gdybym miała zadziałać na Twoją wyobraźnię, to one jak rusztowanie, na którym jest rozciągnięta Twoja skóra. Wyobrazić sobie może, że to rusztowanie powoduje, że skóra jest napięta, gładka, elastyczna, że ma zdrowy i młody wygląd. No i w pewnym momencie kolagen i elastyna są w dosyć niskiej ilości w Twojej skórze. Nawet powiedziałabym, że rokrocznie zaczyna ubywać tych składników w skórze. To powoduje, że ta jędrność, gładkość i napięcie się zmniejsza. Jakby trochę zwichrowane takie były ten kolagen i elastyna. W związku z czym peptydy pobudzają do pracy te dwa składniki, więc napięcie zaczyna się zwiększać. Kolejnym składnikiem to są ekstrakty z komórek macierzystych. Brzmi bardzo zaawansowanie i jest to też bardzo zaawansowany składnik. One przede wszystkim działają skutecznie odbudowująco na komórki Twojej skóry. Bardzo szybko regenerują Twoją skórę. Wyobraź sobie, jak komórki macierzyste działają leczniczo i prozdrowotnie. I również ten składnik jest wykorzystywany właśnie w kosmetyce. Kwas hialuronowy, który ma udowodnione działanie nie tylko nawilżające i to dogłębnie nawilżające Twoją skórę, wręcz penetrujące głębokie warstwy skóry, ale też zmniejsza widoczność zmarszczek. Zresztą kwas hialuronowy jest składnikiem naszej skóry, więc nigdy go za mało w składzie naszych kosmetyków. Retinol, który bardzo szeroko pojęty, ma działanie intensywnie odmładzające. On odmładza wszelkiego rodzaju problemy na skórze, powoduje cofanie się właściwie czasu na naszej skórze, bo spłyca zmarszczki, likwiduje przebarwienie, powoduje, że skóra jest wizualnie bardziej młoda, pełna blasku, że wygląda dobrze i jest też bardziej gęsta, bardziej napięta. A o to w tym wszystkim chodzi.
Witamina E, kolejny składnik. Witamina E, która jest witaminą młodości, która neutralizuje wolne rodniki, czyli spowalnia procesy starzenia, ale też uszczelnia naruszoną już w wieku 50+ barierę hydrolipidową skóry. A jak bariera hydrolipidowa skóry jest naruszona, ona może prowadzić do odwodnienia skóry, więc trzeba przeciwdziałać odpowiednimi składnikami, żeby ta bariera była uszczelniona. No i koenzym Q10, który regeneruje, ale też i ujędrnia naszą skórę. I w jakich składnikach, w jakich właściwie kosmetykach teraz znajdziesz te produkty? Jak powinna wyglądać pielęgnacja kobiety 50+? Teraz przechodzę właśnie do tego, na jakich produktach ja pracuję. Nie będę skupiała się bardzo długo na każdym z tych produktów. Jeżeli chciałabyś wiedzieć coś więcej o jakimś produkcie, o którym będę mówiła, które w moim odczuciu są najlepsze dla skóry 50+, albo jeżeli chcesz poznać cały system pielęgnacyjny, jak ja ułożyłabym pielęgnację dla kobiety 50+, napisz mi wiadomość prywatną, że potrzebujesz więcej informacji, a ja już Ci prywatnie napiszę, jak taka pielęgnacja powinna wyglądać i jeżeli będziesz miała taką potrzebę, to napiszę Ci też więcej o samych produktach. Po pierwsze, w pielęgnacji wybieraj produkty o dużej ilości składników aktywnych. Skóra 50+, to już jest taka skóra, która potrzebuje trochę większych dawek, większych stężeń składników aktywnych. Przede wszystkim do oczyszczania skóry twarzy wybieraj delikatne produkty, które są w postaci pianki albo mleczka. I ja tutaj myślę sobie, że świetnie sprawdza się pianka w takiej eleganckiej serii, eleganckiej wizualnie, która nie tylko dokładnie oczyszcza, robi też demakijaż Twojej twarzy, ale dodatkowo też ta pianka ma działanie liftingujące. Ona podnosi Twoją skórę, ona ją uelastycznia i od razu już po pierwszym umyciu twarzy, a myjemy tą pianką twarz rano i wieczorem, po pierwszym myciu twarzy czujesz, że Twoja skóra, czujesz jakby ona taka była właśnie napięta, że to nie jest ściąganie, które jest równoznaczne z przesuszeniem skóry, tylko to jest takie inne uczucie, takie wrażenie właśnie napiętej skóry. I to jest właśnie fantastyczne, bo już po pierwszym umyciu twarzy tą pianką właśnie widzisz, jaka jest różnica. Kolejny produkt to tonik. Tonik fantastycznie, gdyby był ze składnikami podbijającymi nawilżenie. Dużo kwasu hialuronowego, więc tutaj na pozycji już drugiego etapu pielęgnacji, czyli tonizowania, nie tylko wyrównujemy pH skóry, przygotowujemy skórę do dalszych kroków pielęgnacji, ale też to już jest nawilżanie i już jest wypłycanie zmarszczek, co jest bardzo, bardzo istotne. Ale też przy okazji tonik już przygotowuje, głębiej wprowadza kolejne kroki pielęgnacji, on rozprowadza po naszej skórze składniki aktywne kolejnych etapów pielęgnacji. Kolejny to jest serum. Kolejną aplikacją jest produkt w postaci serum i wybieraj takie serum, które poprawia owal twarzy. Owal twarzy można troszkę poprawić. Pamiętaj, że kosmetyki, czyli produkty pielęgnacyjne właśnie w takich opakowaniach, nie mam na myśli kosmetyki z medycyny estetycznej, bo kosmetyki w postaci takich produktów, one mogą mieć wpływ na zmianę kondycji Twojej skóry, że ona będzie lepiej wyglądała i pewne rzeczy możemy nimi ponaprawiać, ale też trzeba mieć pełną świadomość, że są różne zmiany, których nie da się cofnąć tak zupełnie w 100%. Można je złagodzić, można uzyskać dużo lepszy efekt i używając serum, które poprawia owal twarzy, powodujesz, że jeżeli zaczniesz używać je też odpowiednio wcześniej, to jeżeli w Twojej rodzinie genetycznie na przykład kobiety mają opadające policzki i robią się tak zwane chomiczki, możesz zauważyć, że u Ciebie one pojawią się później, jeżeli w ogóle to pojawią się po prostu później, więc już wcześniej zapobiegaj, ale jeżeli już nastąpiło, to jeżeli gdzieś przespałaś ten moment, bądź Twoja skóra ze względu na Twój sposób życia wygląda już tak, że potrzebujesz czegoś silniejszego, to produkty, które poprawiają owal twarzy, fantastycznie sprawdzą się akurat w tym przypadku. Kolejnym produktem to jest krem. Krem na noc i krem na dzień. Kremy, które ja polecam, wszystkie te produkty są właśnie z tej eleganckiej serii właśnie dla cery dojrzałej. To są kremy właśnie z dodatkiem komórek macierzystych. Komórki macierzyste, które natychmiast odbudowują komórki skóry, które poprawiają kondycję skóry, które uszczelniają tą skórę. Krem jest w słoiku i można by tutaj się zastanawiać, produkt w słoiku, ale jak on ma się tutaj do tego, że składników ma być dużo, ale kiedy otworzysz ten słoik, to wszyscy dobrze wiemy, że utleniają się te składniki, że one już nie są w takich ilościach, jak na samym początku, kiedy słoik jest otwarty za pierwszym razem. Ale słoik nie jest tak skonstruowany, że do kremu bezpośrednio nie dojdziesz. On ma tutaj takie zabezpieczenie. Należy wcisnąć to wieczko i dopiero tutaj poprzez taką dziurkę, która jest na samym środku, takiej
śluzy jakby, wychodzi odpowiednia porcja kosmetyku, która jest do użycia na jeden raz, na jedno użycie, nie wyciskaj więcej, bo wtedy faktycznie produkt będzie się utleniał, a chodzi o to, żeby tą ilość składników aktywnych, która tutaj jest zawarta w tym słoiku, żebyś nakładała na skórę twarzy. Oprócz komórek macierzystych, które szybko odbudowują Twoją skórę, jest jeszcze kapsułkowany retinol i kwas hialuronowy. Dwa składniki, które są niezbędne, które są potrzebne do tego, aby kondycja skóry się poprawiła, aby skóra była bardziej napięta, ale też odmłodzona. Co daje kapsułkowanie składników? To, że kiedy przy nacisku Twojej dłoni do skóry Twojej twarzy zaczynają pękać kapsułki z retinolem i z kwasem hialuronowym, ilość tych substancji czynnych bardzo powoli dostaje się, więc jest kontrolowane wchłanianie przez Twoją skórę tych intensywnych składników aktywnych. Skóra korzysta wtedy najlepiej, że to nie jest taki boom, tylko to wszystko się kontrolowanie wchłania w Twoją skórę. Na wieczór wybieraj krem, który jest regenerujący, a na dzień z kolei taki krem, który działa nawilżająco, ale też ochronnie, ze względu na to, że musi mieć zawarty filtr w swoim składzie. Kolejną rzeczą, dziewczyny, to są kuracje. Kuracje, które mają wysokie stężenie składników aktywnych, które chronią przed oznakami starzenia i odbudowują barierę hydrolipidową. Mam na myśli tutaj produkty, które są dermokosmetykami. Dermokosmetyki, które są tak bardzo ważne w naszych kosmetykach, w naszej pielęgnacji, w tym, żeby ta skóra zyskała jak najwięcej. Mam na myśli tutaj takie dwa maleństwa. Dwa maleństwa o składzie, który tutaj wyselekcjonowałam z mojej kosmetyczki, które poleciłabym kobiecie 50+. Jeden produkt to są dwa boostery. Jeden produkt to jest booster nawilżający z takim niebieskim napisem, który ma cząsteczki kwasu hialuronowego o niskiej i wysokiej masie cząsteczkowej, czyli wnika głęboko w te głębsze partie skóry, ale też pozostaje tutaj na wierzchniej części skóry, nie tylko nawilża bardzo intensywnie, ale też zapobiega przed odparowaniem, przed odwodnieniem skóry i ceramidy, które są tutaj zawarte. Ceramidy zabezpieczają Twoją skórę, uszczelniają Twoją skórę właśnie przed tym odparowaniem, także jakby uszczelniają te miejsca, gdzie łańcuchy międzykomórkowe są gdzieś nieszczelne i to nawilżenie ucieka. Po to są właśnie ceramidy, to są dermokosmetyki, to są produkty, które używamy kuracyjnie. A drugi z fioletowym napisem jest dodatkiem resweratrolu i witaminy C. Witamina C, która jest silnym antyoksydantem, ale ona też uszczelnia naczynia krwionośne. Idealny składnik dla kobiet, które mają cerę już naczynkową, które mają taką cerę z czerwonymi zmianami, zaróżowione policzki, bo tutaj właśnie te składniki uszczelniają naczynia krwionośne, a resweratrol, który jest tutaj właściwie źródłem takiej młodości, bo działa przeciwstarzająco, starzeniowo, działa odbudowująco na skórę, ale też resweratrol ma za zadanie pobudzać do pracy kolagen i elastynę, czyli te białka podporowe naszej skóry, czyli to rusztowanie dla naszej skóry, żeby ona była taka jędrna, napięta, żeby wyglądała dobrze, korzystnie i żeby sprawiała wrażenie, że wygląda po prostu młodziej, żeby po skórze Twojej twarzy nie dało określić się Twojego wieku. Już mówiłam na wczorajszym nagraniu, że wiek możemy określić na dwa sposoby, po naszej matryce, albo możemy określić też po kondycji naszej skóry i skóra czasami może wyglądać młodziej niż my same, ale może też wyglądać trochę starzej niż to, co mamy w naszym PESEL-u. Kolejną rzeczą to jest krem pod oczy. Krem pod oczy odbudowujący. To już nie taki krem przeciwzmarszczkowy, tylko krem, który już potrzebuje odbudować okolice naszego oka, czyli wypełnić te zmiany mimiczne, które mają miejsce, gdzie kobieta 50+, te zmarszczki mimiczne ma już bardziej widoczne i są też zmarszczki głębokie, na które trzeba podziałać troszeczkę innymi produktami. Krem, który odbuduje okolice Twojego oka. Jeżeli masz opadającą powiekę, to też troszeczkę tą powiekę podniesie. Pamiętaj, to nie jest skalpel, więc tutaj nie możesz spodziewać się efektu spektakularnego. Dzień dobry, Agnieszko, ale krem odbudowujący na okolice oka na pewno zadziała na Ciebie bardzo korzystnie, szczególnie właśnie przy opadającej powiece. Tym bardziej, jeżeli już obserwujesz u siebie zasinienia w okolicy oczu i worki pod oczami, te takie torebki, gdzie limfa zaczyna się zbierać i to jest naturalna kolej rzeczy. Nawet jeżeli wcześniej to nie było Twoim problemem, to zobacz, krem ma taką końcówkę, która jest zakończona stalą chirurgiczną, która jest zawsze zimna. Kiedy przykładasz taką końcówkę do okolicy oka, to po prostu natychmiast czujesz takie
ochłodzenie, taką ulgę właściwie dla okolicy oka, więc nałóż odpowiednią ilość, niedużą ilość kosmetyku w okolicy oka i tą końcówką po prostu rozmasuj, rozprowadź kosmetyk, jednocześnie tworząc masaż, pozbywając się limfy na zewnątrz, takimi ruchami na zewnątrz, żeby ta limfa po prostu się rozeszła. To było oko, ale korzystając z tego, że masz jeszcze krem pod oczy, może to jest zaskakujące, może o tym wiedziałaś, ale myślę sobie, że warto powiedzieć, krem pod oczy zaaplikuj również w okolice dookoła ust, ponieważ zmarszczki, które są w okolicy ust, są takimi samymi zmarszczkami, jakie są w okolicy oka, więc preparat, który jest do zastosowania wokół oczu, świetnie sprawdzi się też w okolice ust, także już na wczorajszym nagraniu przy pielęgnacji cery kobiety 40+, opowiadałam o tym, że warto kremem pod oczy pielęgnować też rano i wieczorem okolice ust, więc pamiętaj o tym. Kolejną rzeczą to jest to, jeżeli robisz, jak robisz pielęgnację rano i wieczorem, dobrze jest pamiętać o tym, aby produkty, wszystkie produkty, począwszy od toniku, właściwie to począwszy od mycia, od tego pierwszego etapu, tonik, serum i inne produkty, przeciągaj nie tylko na skórę twarzy, ale przeciągaj aż do dekoltu, czyli szyję i dekolt też zahacz, bo szyja i dekolt mają bardzo cienką skórkę, dużo cieńszą niż na skórze, niż skóra Twojej twarzy i ona szybciej się starzeje. Cienka skóra, taka jak jest wokół oczu, szyi i dekoltu, to jest miejsce, gdzie ta skóra starzeje się najszybciej, gdzie najszybciej widać zmarszczki i upływ czasu, gdzie najszybciej powstają przebarwienia, szczególnie właśnie tutaj, ale musisz pamiętać o tych miejscach, bo tak łatwo jest je przegapić, a później trudno jest to ponaprawiać. A teraz jeżeli chodzi o takie produkty kuracyjne, o takie rzeczy, które dobrze jest raz na jakiś czas zrobić, to dobrze by było co kilka dni użyć peeling z kwasem glikolowym. Peeling z kwasem glikolowym, kwas glikolowy brzmi tak bardzo poważnie, on brzmi tak nawet czasami jak komuś się o nim opowiada, dzień dobry Pani Kingo, czasami jak się komuś opowiada o kwasie glikolowym, to ma wielkie oczy z przerażenia, że kwasem komuś każe smarować buzię, ale kwas glikolowy ma fantastyczne działanie, bo nie wiem czy wiesz, ale kwas glikolowy ma najmniejszą cząsteczkę, co oznacza, że wchodzi bardzo głęboko w skórę, bo im mniejsza cząsteczka, tym przedostaje się poprzez te drobne luki, które są między naszymi komórkami skóry. On działa najbardziej skutecznie. Nie dość, że złuszcza Twój martwy na skórę, który i tak jest niepotrzebny i tylko jest taką barierą do wchłaniania kosmetyków, kolejnych kroków pielęgnacji, ale kwas glikolowy ma za zadanie dotlenić Twoją skórę i przede wszystkim spowodować, że produkty, które nałożysz potem, na przykład składniki aktywne Twojego kremu, rozprowadzać z takim transporterem składników aktywnych w głąb Twojej skóry. Także kwas glikolowy wbrew pozorom brzmi strasznie, ale to jest samo dobro, więc raz, dwa razy w tygodniu dobrze jest, żebyś zrobiła sobie taki peeling. Nawet bym powiedziała, że dwa razy w tygodniu to byłoby fantastycznie, bo tu jeszcze jest dodatek alg, który spowoduje łagodną reakcję skóry na złuszczanie, takie złuszczanie kwasem, czyli nie będziesz czuła ściągania, skóra będzie nawilżona, a jednak jest to peeling, czyli takie odnowienie skóry, takie generalne porządki na skórze. Dodatkowo maseczka, raz, dwa razy w tygodniu maseczka i ja konkretnie wybrałabym maseczkę, która jest maseczką intensywnie nawilżającą, to jest maseczka żelowa, którą możesz zastosować na dwa sposoby, albo na 10 minut w ciągu dnia, albo nakładasz ją wieczorem na swój nocny krem i idziesz w niej spać, ale efekt jaki masz po tym produkcie, to skóra, która jest bardziej rozmiękczona, która jest bardziej taka... Zmarszczki są wypłycone, ta skóra jest taka odżywiona, no jakbyś taki koktajl witaminowy jej zafundowała. Ta maseczka w ogóle jest też dedykowana skórom, które są zestresowane, zmęczone, które bardzo mało mają snu, czyli tego czasu na regenerację. To jest maseczka, która jest po prostu odżywcza dla skóry, więc na dwa sposoby. Najczęściej na noc, bo ona wtedy dłużej jest na skórze, albo na 10 minut, jeżeli masz jakieś wielkie wyjście, a miałaś ciężki dzień i potrzebujesz tą swoją skórę odświeżyć. Maseczka żelowa poleca się dla cery 50+. No i jeszcze, powiedziałabym, że dwie rzeczy, ale jeszcze trzy rzeczy mam do powiedzenia. W okresie jesienno-zimowym, a nawet powiedziałabym, że przy cerze 50+, dobrze by było zastosować kuracyjnie retinol. Kuracja z retinolem, retinol, który działa odmładzająco, bardzo silnie odmładzająco. Mój retinol już jest przezroczysty, więc sama widzisz, że to jest kuracja, która jest w użyciu, w ciągłym użyciu. Retinol, który działa silnie odmładzająco, powoduje, że ta skóra jest taka odświeżona, że ta skóra jest taka
O młodszym wyglądzie na pewno poprawia się jej kondycja, na pewno poprawia się jej jędrność, gładkość, likwidują się przebarwienia. Dlaczego w okresie jesienno-zimowym? Bo retinol nie jest wskazany do stosowania w okresie lata, ale takiego silnego lata, kiedy leżysz plackiem i się opalasz. Wtedy skóra powinna być chroniona i to nie jest moment do stosowania retinolu, więc kiedy jak nie teraz. Takie zabiegi kuracyjne, odmładzające, ale kuracyjne stosujemy właśnie w okresie jesienno-zimowym. A nawet w okresie wiosennym, bo u nas w naszym klimacie wiosna nie jest szczególnie jakoś bardzo intensywnie gorąca. Dobrze jest też zastosować dwa razy w roku. Dwa razy w roku pokuszę się o stwierdzenie na jesień, a potem na wiosnę. W takim odstępie półrocznym, na przykład w październiku, tak sobie myślę. W październiku, a potem powtórzyć to wszystko w kwietniu, kurację maseczką z biocelulozy. Maska z biocelulozy inspirowana koreańską pielęgnacją. Maska, która jest maską w płachcie, którą nakładasz na 20 do 30 minut na skórę swojej twarzy i to jest botoks, dziewczyny, to jest botoks roślinny, który jest zawarty w saszetce. Na następny dzień po nałożeniu tej maseczki widzisz najlepsze efekty. Skóra jest widocznie napięta, skóra jest uszczelniona, skóra jest odżywiona, skóra jest rozświetlona, pełna blasku, zmarszczki są płycone, skóra po prostu wygląda młodziej. No co tutaj dużo mówić, ona po prostu wygląda młodziej, a w opakowaniu są 4 sztuki takiej saszetki, więc sama widzisz, że produkt jest bardzo skoncentrowany w swoich składnikach. To jest produkt, który jest kuracyjnym produktem. 4 saszetki zużywasz 2 razy w tygodniu po jednej takiej saszetce, czyli w 2 tygodnie robisz intensywną kurację, a potem cały ten proces powtarzasz dopiero za pół roku, czyli na przykład październik i załóżmy mniej więcej kwiecień i Twoja skóra przez te pół roku po prostu zupełnie inną ma kondycję. A jeżeli jeszcze to wszystko wspomożesz właśnie retinolem, no to takie działanie jest po prostu niesamowite. Na pewno ta kondycja się zmieni. Ale jeżeli te informacje są już dla Ciebie są pewną nowością, a Twoja skóra, już obserwujesz na niej pewne zmiany, na przykład głębokie zmarszczki albo jakieś bruzdy, załóżmy te nosowo-wargowe lub lwią zmarszczkę, albo Twoje czoło pokryte jest poprzecznymi liniami, to mam na to też swojego rodzaju rozwiązanie, bo mam fugę na zmarszczki. Fuga na zmarszczki, która cieszy się dużą popularnością, bo to jest produkt, który po jednym użyciu daje Ci natychmiastowy efekt, bo my lubimy szybkie rozwiązania, my lubimy takie rozwiązanie, że nakładasz i masz efekt i o, jesteś zadowolona. I to jest właśnie taki produkt, który wygląda trochę jak krem pod oczy, ale to nie jest krem pod oczy, bo krem pod oczy jest tutaj w drugim opakowaniu. Ten jest zakończony taką szpiczastą końcówką. Bez igły oczywiście, ale taka końcówka powoduje dość dokładną aplikację. Produkt jest bardzo gęsty w swojej formule, właśnie po to, żeby on mógł wypełnić Twoje głębokie bruzdy i zmarszczki. Aplikujesz w te miejsca właśnie, w które on jest potrzebny, czyli dzień dobry Teresa, czyli właśnie w te głębokie bruzdy tutaj, w lwią zmarszczkę, w poprzeczne linie na swoim czole lub tam, gdzie masz jakieś wyjątkowe potrzeby, żeby te miejsca się spłyciły. To, czego możesz oczekiwać, to spłycenie zmarszczki i to tak naocznie, po prostu zaraz po chwili ta zmarszczka będzie spłycona. To jest produkt, który możesz stosować jako formę takiego SOS-u, jako taką formę, gdzie jeżeli chcesz wyglądać lepiej, to możesz użyć sobie raz na jakiś czas. Ale ja zawsze mówię, że jeżeli masz jakąś głęboką bruzdę i chcesz się jej pozbyć, a na przykład nie używasz samego retinolu, który już by tutaj załatwił tą sprawę, to fuga na zmarszczki, gdyby się stosowała 2 razy dziennie, rano i wieczorem, ona spowoduje, że ta bruzda zacznie się wypłycać, zacznie się jakby odbudowywać. Zależy jakiej głębokości jest ta bruzda, niekoniecznie ona zniknie, ale na pewno będzie lepiej wyglądała, na pewno będzie świetnym rozwiązaniem. Makijaż będzie wyglądał dużo lepiej, bo w tej bruździe nie będzie zbierał się makijaż, nie będzie zbierał się Twój podkład, więc to jest świetne rozwiązanie. Jedyne co musisz wiedzieć, to przy stosowaniu tego produktu trzeba go nałożyć pod krem. Jeżeli stosujesz na dzień, to musi być to położone na ten produkt, na fugę na zmarszczki, takie określenie, fuga na zmarszczki, na nią musisz koniecznie położyć krem z filtrem, bo tu jest w składzie retinol, a retinol trzeba na skórze chronić przed działaniem promieni słonecznych, żeby nie doszło do przebarwienia, także krem z filtrem na to obowiązkowo. Najlepiej, jeżeli jeszcze byś nałożyła podkład i zabezpieczyła to wszystko pudrem sypkim. Moja droga, więc jeszcze raz podsumowując, Cera 50+, która jest cerą, gdzie są już zmiany hormonalne, gdzie ona potrzebuje regeneracji, ale potrzebuje też odpowiedniej, świadomej pielęgnacji. Przede wszystkim potrzebuje regularności,
Dzień dobry, Sława, trafiłaś, tak, jestem na żywo, no właśnie. Dzisiaj właśnie w temacie cera 50+, jeszcze jutro jest cera 60+, jej zagrożenia, z jakimi ona musi się zmagać, składniki aktywne i też sposób, w jaki na nią działać, żeby poprawić jej kondycję. Skóra 50+, jeszcze wracając do tego tematu, właśnie ta regularność. Ta regularność jest bardzo istotna. Trochę inne używanie kosmetyków, jak choćby tego kremu pod oczy, który nie tylko w okolice oka, ale też w okolice ust. Pamiętaj o dokładnym oczyszczaniu, tonizowaniu, ale też złuszczaniu naskórka, który już jest niepotrzebny, gdzie komórki jego już są obumarłe i pamiętaj, żeby wykorzystywać takie produkty, właśnie między innymi jak kwas glikolowy, który też dotlenia, ale transportuje aktywne składniki w głąb skóry, żeby ta skóra skorzystała na tych aktywnych składnikach, no i komórki macierzyste. Komórki macierzyste, które są niczym taki plaster dla Twojej skóry, szybsza odbudowa, szybsza regeneracja, uszczelnienie, ale też walka z tym, żeby skóra nie była skórą odwodnioną, żeby chociaż odrobinę wyglądała młodziej, żeby była w lepszej kondycji, żeby po prostu wyglądała lepiej, tym samym Ty będziesz czuła się dużo lepiej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób stosować poszczególne kosmetyki, w jaki sposób je nakładać, jaka powinna być kolejność, lub chciałabyś ustalić dla siebie indywidualny plan pielęgnacji, napisz do mnie wiadomość prywatną, a ja Ci w tym pomogę. Pomogę Ci ustalić plan pielęgnacji, bądź dobrać produkty, których Ci po prostu brakuje w pielęgnacji, którą w tym momencie prowadzisz. Jeżeli chcesz przetestować produkty, to też nie ma takiego problemu, ponieważ prowadzimy projekty metamorfozy, gdzie jest testowanie przez 3 dni kosmetyków, na których ja pracuję. Więc już sama poczujesz, Twoja skóra poczuje w ciągu tych 3 dni, co takiego się wydarzy, bo 3 dni pielęgnacji, nawet takiej próbnej, spowodują, że będziesz widziała, że ta skóra jest naprawdę w innej kondycji. A jeżeli już znasz kosmetyki, ale chciałabyś się dowiedzieć, w jaki sposób mogłabyś kupować je taniej, to napisz do mnie, a wyślę Ci filmik, w którym dowiesz się, w którym właśnie będą wszystkie informacje, jak w jaki sposób możesz kupować z rabatami kosmetyki, na których też ja pracuję. Dziewczyny, dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeżeli wiadomości, o których dzisiaj mówiłam, były dla Ciebie wartością, będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz to nagranie na swoim profilu. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was jutro serdecznie na nagranie w temacie kobieta 60+ i jej cera, pielęgnacja jej cery. Życzę Wam cudownego czwartku, cudownej reszty czwartku. Buziaki, do zobaczenia.